Bracia i siostry, to jest właśnie Kościół. Lud Boży nabyty Jego krwią, kiedy troszczymy się jedni o drugich, kiedy możemy się spierać. I naprawdę dzisiaj trzeba by wymieniać na tym zgromadzeniu wiele osób, takie jak Sylwia, jak Krzysztof, jak siostra Maria, jak siostra Barbara Głębska, którzy mają jakąś taką swoją służbę troszczenia się o innych. Wiem, że wielu z nas troszczy się o innych, bo na tym polega właśnie Kościół. Na naszych grupach domowych temat Kościoła w tym roku rozbrzmiewa i mam nadzieję, że jest on pożytkiem dla poznawania tego, co Bóg przygotował nam w Jezusie Chrystusie właśnie poprzez swój Kościół. Dzisiaj chciałbym troszeczkę bardziej kontynuować ten temat. Dzisiaj chciałbym, abyśmy mogli spojrzeć na to, czym jest Kościół Bożymi oczyma. Chciałbym tylko na sam początek zacytować jeden werset, bardzo znany werset z listu Piotra. To jest z pierwszego listu Piotra, drugi rozdział, werset piąty. Bardzo piękny ten werset. Jeśli macie Biblię, otwórzcie, jeśli nie, pewnie będzie już, czy już jest wyświetlony. Apostoł Piotr napisał w ten sposób. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy jest właściwym pytać o to, czego poszukujemy w Kościele? Czego oczekujemy, będąc w Kościele? Ciekawym jest to, co napisał jeden z duchownych amerykańskich, mianowicie John Fennan, na temat historii chrześcijaństwa i napisał on bardzo ciekawe zdanie. Zanotowałem sobie. Myślę, że ma wiele racji w tym, co powiedział. Powiedział tak. Chrześcijaństwo rozpoczęło się w Jerozolimie jako relacja. Później powędrowało do Grecji, stając się filozofią, następnie do Rzymu, stając się religią. Po ogarnięciu Europy stało się tradycją, by w końcu Ameryka zamieniła je w rozrywkę. Bardzo odważne słowo, ale wierzę, że wiele prawd zawarł w tymże stwierdzeniu John Fennan. Gdybyś miał, bracie i siostro, dzisiaj ty opisać idealny Kościół, jak taki Kościół miałby wyglądać? Myślę, że gdybyśmy jak niegdyś w szkole zostali poproszeni o napisanie wypracowania na ten temat, to z pewnością znalazłyby się tam różne opisy. Jedno wypracowanie od drugiego mogłoby się nawet i krańcowo różnić. Zaryzykuję tezę, że ilu piszących tyle byłoby różnych opinii na ten temat. Każdy bowiem ma swoje oczekiwania, każdy ma swoje upodobania, swoje wyobrażenia i przekonania na ten temat. I każdy postrzega ciut inaczej rolę Kościoła, jak i samą jego istotę. Popatrzmy chociażby na kilka elementów samego nabożeństwa. Chyba wszyscy się zgodzimy z tym, że muzyka, śpiew w kościele jest istotną, ważną częścią każdej społeczności. Ale jestem przekonany, że wielu z nas różni się w tym względzie od siebie, jeśli chodzi o jakieś upodobania, bo jedni są przekonani i oczekują tego, że muzyka powinna być na profesjonalnym i bardzo dobrym, przygotowanym poziomie. Niektórzy nawet sądzą, że nie powinno się z kolei używać instrumentów, że najlepiej do kościoła pasuje jakiś taki śpiew gregoriański i średniowieczne chorały. A jeśli już jakiś instrument, to tylko organy kościelne. Są absolutnie przeciwnikami takiego nowoczesnego sprzętu typu gitary, perkusja, saksofon. Wiecie, że nawet ostatnio Episkopat Polski wydał oświadczenie w tej sprawie, że tego typu instrumenty nie mogą być używane podczas sprawowania Najświętszej Mszy. Inni z kolei widzieliby w kościele wspaniale brzmiące chóry czy nawet całe orkiestry symfoniczne podrywające zebranych do oddawania Bogu chwały i nie powiem, że im nie coś takiego się marzy, dla jednych z upodobaniem może oczekiwaliby tego, dla innych powiedzmy może troszkę mniej. Z kolei inni, dla innych wystarczyły pieśni, które, jak określam je, są takimi starymi hymnami, dla innych te pieśni są nie do przyjęcia i powinno się je odesłać do lamusa.
Choć jeśli chodzi o młodsze pokolenie, właśnie w Kościele widzę potrzebę muzyki, która młodzież chętnie słucha i my starsi musimy się do tego jakoś przyzwyczaić. I mamy tutaj całą gamę przeróżnych stylów muzycznych, nie wyłączając heavy metalu, hard rocka czy temu podobnym. Taka muzyka w opinii młodych ma przyciągać współczesną młodzież do Kościoła. Innym problemem może być głośność i natężenie muzyki. Dla wielu osób starszego pokolenia mikrofony czy też ryczące kolumny, głośne instrumenty są absolutnie nie do przyjęcia. Powodują rozstrój nerwowy i nie pozwalają skupić się na wyciszonej medytacji. I moglibyśmy zapytać, jaka więc ma być muzyka w Kościele, której poszukuję. Ale to pytanie zostawiam otwartym. Po drugie, niektórzy są przekonani, że ważniejsza niż muzyka jest nauczanie i kazanie. Poszukują Kościoła, w którym głoszone są dobre kazanie, gdzie będzie ich zdaniem biblijne nauczanie. Przy czym, jeśli chodzi o kazanie, jak sądzę, nie mogą być za długie, ani przeładowane treścią, broń Boże, jakieś nudne kazanie, albo przekazywane powinny być z werwą i z pasją. Najlepiej takie, które co niedzielę będą biczować i smagać słuchaczy, bądź takie, które są miłe i ugrzecznione i będą łechtać uszy, no i oczywiście będą zgadzać się z naszymi poglądami. Jakiego słowa oczekujesz? Jest znaczny odsetek ludzi, którzy woleliby, by kazania były praktyczne, dotykały życiowych, istotnych bądź codziennych spraw. Inni z kolei lubią w kazaniach bardziej teologiczne rzeczy, doktrynalne. Jeszcze inni z zakresu psychologii czy pedagogiki. A po przeciwnej stronie mamy słuchaczy, którzy oczekują, że kaznodzieja będzie ich dobrze bawił, że przeplatał będzie kazanie dowcipami, że kazanie będzie, można rzec, bardzo, bardzo wesołe. Nie bez znaczenia też jest osoba kaznodziei. Mamy swoje ulubione typy, prawda? Jednych słuchamy z radością, innych ledwo zaś tolerujemy. Są ludzie z kolei, którzy przychodzą do kościoła jedynie na kazanie. Nie tak dawno słyszałem o pewnym bracie, oczywiście to nie chodzi o nasz zbór, o pewnym bracie, który powiada, ja tam przychodzę do kościoła po pierwszej godzinie nabożeństwa. Ktoś pyta, dlaczego? No bo wtedy zaczyna się kazanie, bo nie znoszę tego uwielbienia, gdzie krótki refren śpiewa się, powtarzając go 20 razy i tak dalej, i tak dalej. A więc mamy różne upodobania co do stylów muzycznych i co do kazań. Po trzecie, może szukamy kościoła, w którym ludzie będą w podobnej sytuacji lub podobnym etapie życia, bo wtedy łatwiej zbudować relacje pomiędzy sobą. Jeśli w kościele są sami starsi ludzie i w dodatku, jak mówimy, jest ich trzy na krzyż, to pewnie szerokim łukiem będziemy omijać taki kościół, a szczególnie ludzie młodzi. Ci z kolei będą szukać kościoła, w którym coś się dzieje, albo jeśli stworzony jest nastrój podobny do dyskoteki, głośna muzyka, migocące światła, zmieniające się światła reflektorów z dymami, oczywiście takimi dymnymi efektami, gdzie radość uwielbienia, w cudzysłowie, wyrażana jest przez pląsanie, tańce, podskakiwania, wtedy moc jest z nami, jak powiadają. Takie nabożeństwo, o, dzisiaj była moc. Jeśli wierzącemu nie wypada chodzić na świeckie dyskoteki, to przynajmniej w kościele można się dobrze zabawić. Po czwarte, możliwym jest także szukanie kościoła zaangażowanego w różne programy społeczne. Niektórzy uwielbiają takie akcje niesienia pomocy najróżniejszym ludziom w ich specyficznych problemach. W kościele działają różne grupy wsparcia oraz prowadzi się działalność różnych kół zainteresowań, niekoniecznie zawsze związanych z tematyką chrześcijańską. Dobrze jest, jeśli kościół prowadzi kawiarnię, stołówkę dla ubogich, albo ma halę sportową, albo prowadzi świetlicę środowiskową dla dzieci lub klub seniora itd., itd. Można by powiedzieć, im więcej tego typu aktywności, tym większa szansa na lepszą frekwencję w kościele. Choć znajdą się ludzie, i pewnie są też w naszym zborze tacy, którzy będą oportunistycznie nastawieni do wszelkiego rodzaju takiej aktywności i pomysłów, im wystarczy bycie na niedzielnym nabożeństwie i nie bardzo ich interesuje, co dzieje się poza nim. Zresztą nie chcą, by ktokolwiek głębiej interesował się ich życiem, a jeśli ktoś ich zdaniem za bardzo się interesuje, to potrafią jedynie się obrazić, jedynie skomentować,
to w ten sposób pilnuj swojego nosa. Czego więc szukam w Kościele? Jak powinien wyglądać zdrowy Kościół? W którym Kościele będę się czuć najlepiej? Co Kościół powinien mnie i mojej rodzinie zapewnić? Spodziewam się, że niektórzy ludzie będą szukać Kościoła, który jest pełen ducha, gdzie ludzie zatracają się w ekstatycznych przeżyciach, głośno się modlą z podniesionymi rękoma, a najlepiej w obcych językach, gdzie prorocy powiedzą ci, jakie masz sobie zrobić pasemka na głowie albo co masz zjeść dzisiaj na obiad. A mówiąc jednak poważnie o dzisiejszych proroctwach, mamy na tutaj w tym względzie, jak wierzę, sporo, naprawdę sporo zamieszania. I podoba mi się zdanie, które wypowiedział kiedyś John Owen. To zdanie zapisamy sobie, ono jest ciekawe. Ono brzmi w ten sposób. Jeśli osobiste objawienia są zgodne z Pismem, to są niepotrzebne. Jeśli objawienia osobiste są zgodne z Pismem, to są niepotrzebne. A jeśli nie są zgodne, to są fałszywe. Są więc ludzie, którzy lubią Kościół, którym, jak sądzą, jest głoszona pełna Ewangelia. Kościół, gdzie jest gwarnot od częstego wypowiadania słowa halleluja, czy bicia brawa po każdym wypowiedzianym przez pastora zdaniu w czasie kazania. Kościół, gdzie nikt nie gasi ducha, ale panuje atmosfera wolności, wyznawania tego, co powinno być wolą Boga, sięgając po wszystko, o czym cokolwiek człowiek zamarzy i już ogłasza zwycięstwo w każdej sprawie. Niektórzy mogą być zafascynowani takim kościołem, choć pewnie znajdą się tacy, którzy wprost przeciwnie, będą szukać w kościele zupełnej ciszy, atmosfery powagi, milczącej świętości, skupienia. Jakiego kościoła ty potrzebujesz? Jakiego kościoła szukasz? Za jakim kościołem tęsknisz? Jakiego kościoła oczekujesz? Kościoła pełnego entuzjazmu? Autentyczności? Wielkiego liczebnie? Albo wręcz małego, przytulnego kościółka? Czy to ma być nowoczesny kościół? Czy też raczej tradycyjny? Bracia i siostry, takie pytania, jeśli nawet sobie nie stawiamy, to one i tak decydują o tym, jaki kościół wybierzemy, który nam najbardziej odpowiada. Kościół przecież ma odpowiadać moim wyobrażeniom, bym się w nim dobrze czuł, inaczej nie będę uczęszczał do takiego kościoła. Czytałem świadectwa ludzi, którzy potrafili zbudować wielkie, wielotysięczne kościoły, tak zwane megachurcze, szczególnie na Zachodzie. Często zaczynali od ankiety, z jaką trafiali do mieszkańców danego regionu, gdzie kościół miał powstać. I w tych ankietach oprócz kilku istotnych pytań, na przykład czy jesteś chrześcijaninem, czy chodzisz do kościoła, czy jesteś zainteresowany nowym kościołem itd., itd., jedno z najważniejszych pytań było, czego potrzebujesz w kościele? Jak według ciebie kościół ma wyglądać? Co cię do tej pory raziło w kościele, że przestałeś do niego uczęszczać? I potem na podstawie tych oczekiwań ludzi tworzono programy i organizowano życie nowego kościoła. I tutaj dochodzimy do tematu dzisiejszego zwiastowania. A brzmi ono tak, właściwe pytanie. Właściwe pytanie. Czy jest właściwym pytać o to, czego poszukujemy w kościele? Zastanówmy się chwilę nad tym. Czy jest właściwe pytać o to, czego potrzebujemy, czy poszukujemy w kościele? Czy nie byłoby właściwszym zadać sobie pytanie inne? Czego Bóg szuka w kościele? Jak Bóg patrzy, jak ocenia swój kościół? Wierzę, że ciągle na nowo powinien się przypominać, co Biblia, co Bóg ma do powiedzenia w tej sprawie, w sprawie jego kościoła. To przecież nie jest nasz kościół. To jest kościół Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus powiedział, a wszyscy znamy to zdanie, zbuduję kościół, czyli mój, zbuduję mój kościół, a bramy piekieł go nie przemogą. Kościół nie jest więc naszym pomysłem, ani też naszą własnością, ale własnością Jezusa Chrystusa. On go buduje, on się o niego troszczy, on się z nim utożsamia. Pamiętamy chociażby historię nawrócenia jednego z największych prześladowców Kościoła, niejakiego Saula, zwanego potem apostołem Pawłem. W drodze do Damaszku, gdy jechał,
tam, by więzić wierzących, został zatrzymany przez samego Jezusa, kiedy oślepiła go nagle światłość z nieba, kiedy padł na ziemię i usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Wtedy rzekł: kto jesteś, Panie? A on rzekł: jam jest Jezus, którego ty prześladujesz. Jeśli Jezus Chrystus utożsamia się ze swoim Kościołem i nazywa siebie swoim Kościołem, czy nie powinniśmy na nowo odkrywać istotę tego Kościoła, jak powinien wyglądać, nie w naszych, ale w Bożych oczach? Jaki Bóg ma plan dla swojego Kościoła? Dlaczego i po co Bóg utworzył swój Kościół? I wreszcie, jak naprawdę ma wyglądać zdrowy Kościół Jezusa Chrystusa? W Biblii mamy wiele opisów, i to różnych opisów tego, co nazywamy Kościołem. I każdy z tych opisów czy porównań ma jakąś specyficznie uwypukloną cechę. Te obrazy pozwalają nam odkrywać prawdę o Bożym Kościele. Jaki on jest? Czy powinien, jaki on powinien być? Jak na Kościół patrzy Bóg? Co w jego oczach stanowi, że ludzie gromadzący się w jednym miejscu mogą nazywać się zborem, jego Kościołem? Co jest najważniejsze w bytowaniu i w życiu Kościoła? W czym on ma upodobanie? Pozwólcie, że podzielę się z wami kilkoma myślami w tym temacie. Jak powiedzieliśmy przed chwilą, Kościół to Boży zamysł i to jest jego własność. Kościół to jest Boży zamysł i to jest jego własność. Nie mogę więc pytać, co mi osobiście odpowiada bądź nie odpowiada w Kościele. To nie jest mój, ale to jest jego, Chrystusa Kościół. Nie jest istotnym, jak ja wyobrażam sobie Kościół, ale istotnym jest to, jak widzi go Bóg. To on go buduje, a ja jedynie jestem narzędziem w jego rękach, które on może dobrowolnie używać. Bóg ma określony cel dla swego Kościoła. Kościół został stworzony dla jego chwały. Popatrzcie, co napisał apostoł Paweł w liście do Efezjan o Kościele w 3 rozdziale, werset 10. Tam powiedział tak: aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. W zamyśle Stwórcy Kościół jest powołany do tego, by głosić i obwieszczać chwałę Pana. I w tym samym rozdziale, w liście do Efezjan, apostoł Paweł w 21 wersecie powiada: temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Wielu pastorów i przywódców lokalnej kongregacji wpada w pychę z powodu osiągniętych sukcesów związanych z wielkością, rozmachem pracy, organizacją swego zboru. Ale chwała nie należy się tym, którzy wykonują określone zadania w budowaniu Bożego Kościoła, lecz chwała należy się architektowi zarządzającemu ową budową, a tym jest Jezus Chrystus. Nie my, nie pastor, nie członkowie Kościoła, nie ktokolwiek inny, ale sam Jezus Chrystus. Już psalmista w Starym Testamencie wołał w pewnym psalmie, w psalmie 115, kiedy powiada: nie nam, Panie, nie nam, ale imieniowi swemu daj chwałę, dla łaski swojej i dla wierności swojej. To, co czynimy, ma być miłe Bogu. Na początku czytaliśmy słowo z listu Piotra, przypomnę je. Piotr powiada: i wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Słyszymy to słowo? Ofiary składane Bogu mają być Jemu przyjemne. Co więcej, ta część oddawana Bogu nie musi być taka, jak nam jest miła, ale ona powinna być miła samemu Bogu, któremu tąże ofiarę i tąże część oddajemy. W liście do Hebrajczyków mamy bardzo ważne słowo, na które chciałbym zwrócić uwagę. Jest ono zapisane w 12 rozdziale, wersety od 28 do 29. I tam jest napisane w ten sposób: przeto okażmy się wdzięczni, my, którzy otrzymujemy Królestwo Niewzruszone, oddawajmy cześć Bogu, posłuchajmy, jak? Tak, jak Mu to miłe. Tak, jak Mu to miłe. Z nabożnym szacunkiem i bojaźnią.
albowiem Bóg jest nasz ogniem trawiącym. Zwróćmy uwagę na to, iż autor powiada, oddajmy Bogu cześć tak, jak to jest Jemu, czyli Bogu miłe, nie nam. Bogu ma to być miłe. Tendencją współczesnego Kościoła jest urządzanie tak nabożeństw, by one odpowiadały i były miłe oraz przyjemne dla człowieka. Wybieramy i śpiewamy pieśni, które my lubimy, wybieramy rodzaje muzyki, która nam odpowiada, naszym gustom. Dbamy o to, by nie urazić żadnego nowego grzesznika, który zjawi się na naszym nabożeństwie, a więc kazania nie powinny być napominające czy napiętnujące grzech. Słowem, zależy nam na tym, aby było to miejsce przyjazne ludziom, którym czuliby się jak u siebie w domu i czuli się w miarę bezpiecznie. Nawet i wystrój kaplicy nie powinien nikogo razić, szczególnie człowieka, który ma złe skojarzenia w temacie Kościół. Należy więc, jak to czyni się na Zachodzie, usunąć wizerunek krzyża czy innych symboli chrześcijańskich. Niech to będzie takie neutralne miejsce, gdzie będzie mógł każdy być usatysfakcjonowany tym, co słyszy i co widzi. Zastanawiam się tylko, co to ma wspólnego z oddawaniem Bogu czci, tak jak to jest Jemu miłe, z nabożnym szacunkiem i z bojaźnią. Czy nabożeństwo nie jest zorganizowane ze względu na chwałę Boga, a dopiero w drugiej kolejności z pożytkiem dla nas? Musimy też przypomnieć, iż Kościół jest żywym organizmem, ciałem, którego głową jest sam Pan Jezus Chrystus. Jak myślicie, bracia i siostry, który organ w tym Bożym ciele, oczywiście poza Chrystusem jako głową, jest najważniejszy? Który to organ w Kościele jest najważniejszy? Pastor? Starsi zboru? Usługujący bracia? Liderzy grup domowych? Czy też liderzy służb zborowych? Nauczyciele Bożego Słowa? Według biblijnej nauki ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Każdy jest jednakowo potrzebny. Oczywiście Kościół Boży ma swoją strukturę, ale żaden z członków ciała nie może powiedzieć tak, nie potrzebuje innego członka. Albo czuć się tak, jak gdyby inni nie potrzebowali go w Chrystusa ciele. Pomyślmy o pojedynczym chrześcijaninie. Jak się to dzieje, że zostaje on wyznawcą naszego Pana? Bracia i siostry, kiedy Bóg wywołuje nas z tego świata przez naszą wiarę i pokutę, On czyni nas swoimi dziećmi. To jest prawdą. Prawdziwym więc jest chrześcijaninem ten, któremu grzechy zostały przebaczone i który poprzez krew Jezusa Chrystusa został pojednany z Bogiem. Zatem chrześcijanin wie, że gdyby przyszło mu dzisiaj umrzeć i stanąć przed Bogiem, gdyby Bóg go zapytał, dlaczego miałbym pozwolić ci wejść w moją obecność, mógłby wtedy odpowiedzieć, nie powinieneś tego zrobić, Boże. Zgrzeszyłem, ciąży na mnie wina, której nigdy nie jestem sam w stanie zmazać. Ale nie przerwałby w tym miejscu i mówiłby dalej, jednak z powodu twoich wielkich obietnic i miłosierdzia powołuję się na krew Jezusa Chrystusa, przelaną zamiast mojej, by wymazać moją winę, sprostać twoim świętym, sprawiedliwym żądaniem i odwrócić ode mnie twój sąd z powodu grzechu. Zatem chrześcijanin to przede wszystkim ktoś, kto w Chrystusie pojednał się z Bogiem. Ale to nie wszystko. Chrześcijanin to również ktoś, kto przez wzgląd na pojednanie z Bogiem pojednał się także z Bożym ludem. I na to chciałbym zwrócić uwagę. Gdy Adam zerwał społeczność z Bogiem, ubocznym skutkiem, rezultatem było zniszczenie społeczności, jaka łączyła go z jego żoną, a potem ze wszystkimi ludźmi. Od tej chwili każdy człowiek musiał liczyć jedynie na siebie. Nic więc dziwnego, że Pan Jezus tak mocno podkreślił dwa przykazania, na których opiera się zakon, cały zakon i prorocy. My znamy to przykazanie. Pierwsze z nich brzmi, będziesz miłował Pana Boga swego, całego serca swego, duszy swojej, myśli swojej, a drugie, a bliźniego swego jak siebie samego. Mówiliśmy o tym czwartek. Te dwa przykazania, bracia i siostry, są nierozłączne i nie można ich w jakiś sposób rozłączyć. Ktoś powiedział tak, że pierwsze wydaje owoc w postaci drugiego, a drugie jest dowodem przestrzegania pierwszego. Ktoś inny powiedział, miłość porusza się na dwóch nogach. Jedną jest miłość do Boga, druga
druga noga to miłość do ludzi. I ktoś jeszcze dodał, rób wszystko, żebyś nie kuśtykał. Rób wszystko, żebyś nie kuśtykał. Zatem pojednanie się przez Chrystusa z Bogiem oznacza również pojednanie z każdym, kto pojednał się z Bogiem. Wszyscy, którzy należą do Boga, są więc współobywatelami i domownikami Boga, jak mówi Słowo Boże. Zostaliśmy spojeni w Chrystusie w przybytek święty. Kościół więc to coś znacznie więcej niż miejsce, niż budynek. To lud Boży w Jezusie Chrystusie. Zjednoczenie z Chrystusem oznacza zjednoczenie wszystkimi chrześcijanami. Lecz ten uniwersalny związek musi nabrać realnego, żywego charakteru w kontekście lokalnego zboru. Jeśli ktoś nie jest zainteresowany związaniem się z rzeczywistą grupą oddanych Ewangelii i wierzących w nauczaniu Biblii chrześcijan, można się zastanawiać, czy w ogóle on należy do ciała Chrystusa. Ktoś powie, ja nie chcę być członkiem żadnego zboru, bo żaden Kościół mi nie odpowiada. Ponadto Kościół nie zbawia. W tym Kościele nie pasuje mi to, a w tamtym jeszcze coś innego. Jestem związany z Chrystusem, należę do powszechnego Kościoła i to mi wystarczy. Nie można oczekiwać się mglistą ideą przynależenia do Kościoła powszechnego, jeśli nie pielęgnuje się wspólnego życia w rzeczywistym zgromadzeniu wierzących. Prawdziwy chrześcijanin łączy swoje życie z życiem innych wierzących w realnej wspólnocie lokalnego zboru. MacDever w swojej znakomitej książce na temat Kościoła pisze tak. Jeśli uważasz się za chrześcijanina, a nie jesteś członkiem żadnego zboru, do którego regularnie uczęszczasz, obawiam się, że zmierzasz wprost do piekła. To brzmi jak herezja, prawda? Czy można strachem kogoś przymusić do wstąpienia do kościoła? Bynajmniej. Czy dopiero członkostwo w kościele czyni człowieka chrześcijaninem? Z pewnością nie. Dever dalej pisze. Jeśli znajdziesz taką książkę albo mówcę, która coś takiego głosi, wyrzuć ją do pieca. Wyrzuć ją do pieca. A propos książek, które mamy wyrzucić do pieca. Ja jestem szczęśliwy, że mamy w naszym zborze bibliotekę i za osoby, które tam pracują, ale tam jest ponad 1000 wolumenów różnych książek, których nikt na dobrą sprawę nie może sprawdzić, co w nich jest tam zapisane. Dlatego też kieruję tą uwagę do zboru, abyśmy byli ostrożni. Książki wypożyczane, które czytamy, nawet kiedy mają chrześcijański charakter, nie są Biblią. I nie mówią zawsze prawdy, a czasem prowadzą na bezdroża, na manowce. Jeśli coś takiego zauważymy, z czym się nie zgadzamy, powinniśmy o tym zasygnalizować, czy to bibliotekarce, czy też komuś ze starszych zboru, czy też pastorowi. Bracia i siostry, z drugiej jednak strony, prawdą jest natomiast, i w dzisiejszym chrześcijaństwie wielu próbuje ograniczyć je do swojej osobistej relacji z Bogiem, zapominając o tym, że prawdziwa relacja z Bogiem wiąże się również z relacją z Jego ciałem, to jest Jego Kościołem. Dlaczego? Choćby z tego powodu, że nikt z nas nie może demonstrować miłości, radości, pokoju, cierpliwości ani dobroci, przebywając na jakiejś bezludnej wyspie. Te cechy, które manifestują się najpewniej wtedy, kiedy ludzie, których zobowiązaliśmy się kochać, dają nam wszelkie powody do tego, aby tego nie robić. A my kochamy ich pomimo wszystko. Pomimo tego, że często są źli na nas, pomimo tego, że są nieprzyjemni dla nas, ale są w Bożym Kościele. Bóg daje nam Kościół właśnie w tym celu. Zranienia i nieporozumienia, jakie czasem znajdujemy w Kościele, jakich doświadczamy, nie są powodem stronienia od Kościoła czy odchodzenia od Kościoła. Są jedynie Bożą szkołą w nabywaniu umiejętności współżycia i umiejętności przebaczania jeden drugiemu. To właśnie tam, w zborze pańskim, pośród grzeszników, którzy postanowili darzyć jedni drugich miłością, objawia się Boża Ewangelia. Kościół stanowi widoczną reprezentację Ewangelii, gdy przebaczamy jeden drugiemu, jak Chrystus przebaczył nam, kiedy poświęcamy się jedni dla drugich, jak Chrystus poświęcił się dla nas i kiedy oddajemy życie jedni za drugich, jak Chrystus oddał życie za nas. Być chrześcijaninem to znaczy zabiegać o życie i zdrowie całego ciała Chrystusa, jakim jest Jego Kościół.
Kościół Jezusa Chrystusa to jest miejsce, gdzie nie tylko oczekujemy, że ktoś będzie nam służyć, ktoś będzie o nas zabiegać, ktoś będzie się o nas troszczyć. Kiedy tego nie doświadczam, odchodzę z takiego kościoła, szukam lepszego kościoła. Kochani, jest akurat odwrotnie. Jeśli nawet tego nie dostrzegasz, to Bóg daje ci sygnał, abyś skontrolował swoje życie, czy takim jesteś w stosunku do tego brata i siostry, od którego oczekujesz tych rzeczy. Każdy z nas powołany jest do tego, by służył nie tylko sobie, ale przede wszystkim drugiemu człowiekowi, by czuł odpowiedzialność za dom, w którym postawił go Pan, by mógł współdziałać z innymi w zadaniach, jakie stawia przed zborem sam Pan, który nie będzie oglądał się na innych, ale włączy się w realizację dzieła Pańskiego, a przede wszystkim będzie utożsamiał się i traktował zbór jako swój własny dom, jako własny dom, którym jest gospodarzem, a nie tylko gościem. Jak się czujesz dzisiaj, bracie i siostro? Czy jesteś gospodarzem tego domu, czy jesteś gościem w tym domu? Czego oczekujesz od innych? To pytania warto sobie zadać. Czy właśnie takiego kościoła szukam, gdzie wszyscy będą się mną interesować, ja będę pępkiem świata i wszyscy będą o mnie zabiegać? Czy też odwrotnie? Czy też muszę zadać sobie pytanie, co mogę zrobić, aby inny brat, inna siostra, przyjaciel zboru, sympatyk, mógł się w tym zborze czuć dobrze, żeby wtedy, kiedy zapraszam go do mego domu, żeby go uposadzić, żeby go nakarmić, żeby czuł się dobrze, żeby w jakiś sposób mógł zobaczyć, że ja w tym moim domu jestem naprawdę gospodarzem, a nie czuję się gościem, który przywita się i natychmiast zmyka do domu, bo nic go więcej nie interesuje. Pytanie jest, czego oczekuję, będąc kościelem? A może też lepsze pytanie, które dzisiaj sobie zadajemy, czego Bóg oczekuje ode mnie? Jestem pewny, że pierwszą Bożą odpowiedzią byłoby to, uczcij mnie, człowieku, tak jak mi to jest miłe i jak mi to jest przyjemne, z nabożnym szacunkiem i z bojaźnią. I może byśmy jak echo mogli usłyszeć później, a po drugie, traktuj brata swego jako moje ciało, jako tego, za którego ja również oddałem swoje życie, który jest w Bożym Kościele. Obyśmy potrafili się w ten sposób miłować. Amen.